Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Sponsorem programu jest właściciel marki pomp ciepła Kaisai. Na program zaprasza sponsor, promotor leku nasennego Dorminox. Paulina Sykut-Jerzyna, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Na horyzoncie widać pogodowe zmiany. Zrobi się chłodniej, ale ta najbliższa doba jeszcze z pogodnym niebem i bardzo wysoką temperaturą. Układy wysokiego ciśnienia wycofują się dalej na północny wschód, ale jeszcze jutro dużo pogodnego nieba, temperatura do 30 stopni, ale już od zachodu nad Polskę zaczną wkraczać frontowe chmury, które już gdzieniegdzie jutro przyniosą opady deszczu i lokalne burze. Noc bardzo pogodna, bez opadów, w wielu miejscach bezchmurna, ciepła, z temperaturą w najchłodniejszym momencie nocy do nawet 18-16 stopni, 17 w centrum, Zakopane 13 stopni, wiatr umiarkowany i słaby. Warunki na drogach nocą zatem zdecydowanie dobre, drogi będą suche. A jutro w ciągu dnia początkowo bezchmurne niebo, ale z upływem godzin chmur nad Polską będą przybywać. Będzie przybywać i głównie będą to niegroźne chmury kłębiaste. Jedynie na krańcach zachodnich, północno-zachodnich mogą się pojawić opady deszczu i lokalne burze. Tak będzie jutro na północnym zachodzie kraju. Poranek pogodny, ale w ciągu dnia w Szczecinie, w Kołobrzegu pojawią się opady deszczu, lokalne burze, temperatura od 22 do 30 stopni. Północny wschód kraju, tutaj pogodnie, bez opadów, z wysoką temperaturą od 29 do 31 stopni. Wiatr południowy umiarkowany i słaby. Lubelszczyzna, Podkarpacie, Małopolska, słoneczna aura w całym regionie, temperatura wysoka, w cieniu od 29, 26 do 30 stopni. Gorący dzień także na krańcach południowo-zachodnich. Tutaj termometry wskażą w cieniu 30-31 stopni i przybędzie chmur, ale będą to niegroźne chmury kłębiaste, bez opadów w całym regionie. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany i słaby. Warunki na drogach jutro w ciągu dnia zdecydowanie dobre. Tylko na północnym zachodzie jazdę utrudniać będą opady deszczu i burze. Proszę uważać, drogi w strefie opadów będą śliskie, a pogoda, która jutro zacznie się zmieniać, będzie miała niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie. Odczuwalna temperatura wyższa od tej na termometrach wyniesie od 26 do 31 stopni. Kolejne dni. W środę front atmosferyczny wedrze się w głąb kraju, przykrywając niebo w centrum i na zachodzie, przynosząc tutaj opady deszczu i burze, a także stopniowe ochłodzenie. Szczecin z temperaturą do 18 stopni, ale na pozostałym obszarze jeszcze gorąco. Natomiast w czwartek po przejściu frontu atmosferycznego zrobi się chłodniej. Termometry wskażą od 20 do 22 stopni i już nigdzie nie powinno padać. Kolejne dni to piękna, słoneczna i też komfortowa pogoda, ponieważ temperatura będzie znacznie bardziej znośna od 22 do 24 stopni w piątek. Ładny weekend, ponieważ sobota nie tylko słoneczna, ale z temperaturą od 23 do 27 stopni. Natomiast niedziela to opady deszczu i burze wyłącznie na Podkarpaciu. Poza tym dużo słońca, a na termometrach od 25 do 28 stopni ciśnienie 1006 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. O poranku na przeważającym obszarze Polski mieliśmy dobrą i bardzo dobrą, jedynie w Toruniu średnią, a tak sytuacja wygląda w tym momencie. Więcej o pogodzie w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.